idzie ten o gałęzi. Może glejcik? Taniej niż u mnie nie znajdziecie. Jaki glejcik? Nic nie wiecie? Redańczycy zajęli wszystkie brody na Pontarze. Bez glejtu nijak nie przejdziecie. Ale dobrzeście trafili. Tak się składa, że akurat mam kilka do sprzedania. Za tyle to kupię pozłacaną karocę i przebiorę się za samego Radowida. Jak was nie stać, to co ja poradzę? Nie dogadamy się. Zaraz, poczekajcie! To może miałbym dla was robotę, a za robotę byłaby zniżka? Co to za robota? Niedaleko stąd, na południowy wschód, mój szwagier ma interes. Razem z grupą ludzi sprząta pole walki. Problem w tym, że ciągle gnębi ich jakieś tałataństwo, wiecie, stwory, co to do trupów ciągną. Jakbyście dali ochronę mojemu szwagrowi, to bym wam piękną zniżkę zmajstrował. Dobra, zobaczę, co da się zrobić. Dzięki, bym spadł na nich, bądź wspomożycielką czcinioka. Boga, skurwysyna! Ej! Ej, ty tam! Podejdź no tu! Czego chcesz? Dać ci robotę, bo dobrze widzę, że jesteś wiedźminem. O co chodzi? O to, żeby moi ludzie mogli bezpiecznie dokończyć robotę, a tu co chwilę przyłażą trupojady. Pozwądź się ich, to odpalimy ci dole. Zgoda. Dzięki, panie, żeś nam życie ocalił. Przyjmij, to twoja zapłata. I jeszcze działka tego skurwysyna, co nas do odgrzebywania zmarłych przymusił. Zaraz mnie kręgosłup pęknie na pół. Wreszcie glejtu, ale najtaniej. Sama nie wiem. O, to znowu wy. Może glejcik, okazyjna cena. Spotkałem twojego szwagra i rozprawiłem się z potworami, ale szwagier nie przeżył. Co? Jaja se robicie? Zapomnijcie o mojej ofercie, jest nieaktualna.